podstawowym elementem, który, jaki składa się ul, to jest dennica, czyli to, na czym stoi cały korpus i przez który wchodzą pszczoły. To jest deseczka wyrodkowa, na której pszczoły lądują. Dla wygody jest wymienna tak zwana deseczka dodatkowa, to jest akurat letnia deseczka dodatkowa, która powoduje, że pszczoły, kiedy intensywnie wychodzą przez wyrodek, mają więcej miejsca. Na zimę kładzie się taką samą deseczkę dodatkową, tylko z o wiele mniejszym wyrodkiem, żeby jakby były mniejsze straty ciepła i nie jest potrzebne wtedy tak duże wyjście na przód. Ten typ dennicy, który tutaj mamy zastosowany, to jest dennica wysoka, do której można założyć jeszcze poławiacz pyłku dennicowy. Wkłada się go tylną częścią ścianki, odhacza się tutaj klapkę, wsuwa się poławiacz pyłku, przez który przychodzą pszczoły i tyłem się również wyciąga siatkę z pyłku. W momencie, kiedy nie używamy poławiacza pyłku, kładziemy tak zwaną zaślepkę. Pszczoły sobie normalnie wchodzą przez dennicę. Kolejnym elementem jest korpus. To jest tak zwany korpus gniazdowy, czyli pierwszy korpus, w którym jest matka pszczoły. To jest ramka, która jest nieoprawiona. Tą ramkę wkłada się w zaślepkę i pszczoły odciągają taki plaster. Zajmuje im to w zależności od intensywności pożytku, od doby do paru dni. W taki plaster składa matka jajka oraz pszczoły przynoszą nektar i pyłek. Kolejnym elementem, który jest składową ula, jest krata ogrodowa, która powoduje, że gniazdo oddzielamy. Przez dziurki, które są w tej kracie, przechodzą normalne pszczoły, natomiast nie przejdzie matka, która jest większa. Wkładamy taką kratę ściśle na beleczki, które tutaj są. I nakładamy drugi korpus, tak zwaną miodnię, do której pszczoły przynoszą miód i który podczas miodobrania omiatamy. Tutaj mają pszczoły robotnice, tylko dostęp, nie wchodzi tutaj żaden truteń, nie wchodzi żadna matka, tylko tutaj jest noszony gotowy miód bądź tak dalej. Jest możliwe jeszcze dołożenie kolejnego, takiego samego korpusa, jeśli siła rodzina na to pozwala, natomiast jest to bardziej w pożytkach akacjowych, późniejszych już nikomu. W tym momencie zamykamy jeszcze ul, tak zwaną powałką, czyli to jest płyta, która zamyka ten ul. Można też włożyć podkarmiaczkę, która jest nam w danym okresie miodobrania zbędna, natomiast podczas prac my z reguły zostawiamy ją w ulu, bo to jest dodatkowe miejsce magazynowe potrzebne. I zamykamy taki ul